Śmiecholandia. Monika Majewska. W krainie Śmiecholandii dzień zapowiadał się zwyczajnie. Śmiechotka, najmłodsza mieszkanka tego miejsca, z samego rana przemierzała śmiechogród boso, aby meszki śmieszki pogilgotały ją w stopy i wprawiły w dobry humor na resztę dnia. W Śmiecholandii każdy zakątek tętnił życiem i mienił się kolorami. Rośliny w tej krainie były wyjątkowe, skrzyły się wszystkimi barwami tęczy i wydawały delikatne, melodyjne dźwięki, gdy tylko ktoś obok nich się zaśmiał. Najbardziej kolorowe były kwiaty o nazwie wesołki, które rozkwitały bujnie za każdym razem, gdy śmiecholutki przechadzały się obok nich, dzieląc się dowcipami i radosnymi opowieściami. Śmiechotka uwielbiała spacerować po śmiechogrodzie. Podziwiała piękne, kolorowe rośliny, cieszyła się promieniami słońca, które muskały jej rumiane policzki i dodawały blasku jej piegom. Witała się z apsikami, czyli futrzastymi kuleczkami, które kichały, gdy tylko ktoś je pogłaskał. A wiadomo, że kichanie jest bardzo śmieszne, więc wszyscy uwielbiali przebywać w towarzystwie apsików. Śmiechotka witała się radośnie z każdym napotkanym śmiecholutkiem i wymieniała się z nim najszczerszym uśmiechem. W tym samym czasie nad krainą smutku kłębiły się ciemne chmury, które przyciągane były ponurym nastrojem mieszkańców. W tej części świata ciągle padał deszcz. Smutniaki rzadko wychodziły z domu, bo na ulicach ciągle były kałuże. Roślin było niewiele. Ponieważ brakowało słońca, a te, które rosły, były tak brzydkie, że przyprawiały o dreszcze każdego, kto odważył się na nie spojrzeć. Przed każdym domem rosły smutnice, czyli rośliny, które smutniaki codziennie rano podlewały łzami. Miały czarne kwiaty, a ich zapach w mgnieniu oka wprawiał w zły nastrój. Domy były szare, rośliny pozbawione życia, a zwierzęta bardzo płochliwe. Uciekały na sam widok smutniaków. Tego ranka ponurek, najmłodszy mieszkaniec krainy smutku, postanowił wybrać się na spacer do smutnogrodu. Miał wrażenie, że nad jego głową kłębiły się chmury bardziej ponure niż zwykle. Każde spojrzenie na taką ciemną chmurę wywoływało u niego zimny dreszcz i przywoływało najsmutniejsze wspomnienia. Ponurek spacerował po krainie smutku, jak zwykle zupełnie sam. Musiał uważać, aby nie patrzeć w oczy innym napotkanym smutniakom, gdyż to wywoływało falę smutku, której nie mogły powstrzymać przez wiele godzin. Najmłodszy smutniak źle się czuł ze swoim smutkiem. Nie miał pojęcia, co z tym uczuciem jest nie tak, ale wiedział, że nie chce go doświadczać. Często się zastanawiał, czy w każdym zakątku tego świata jest tak okropnie smutno. Kiedy dopadał go naprawdę wielki smutek, biegł do smutnogrodu, zwijał się w kłębek i płakał, a dookoła niego natychmiast wyrastały płacznice, które wyglądały tak pięknie, że wprawiały ponurka w zachwyt. Dzięki nim zapominał o smutku. Płacznice, które wyrastały z jego łez, miały turkusowy kolor, a płatki ich kwiatów przypominały łzy. W środku każdego kwiatu znajdował się przepiękny łzokryształ. Inne smutniaki nie zwracały uwagi na te kryształy, lecz ponurek ostrożnie zbierał każdy do swojej sakiewki, bo wierzył, że coś tak pięknego musi mieć niezwykłą moc. Kiedy ponurek przemierzał najsmutniejsze zakątki smutnogrodu, usłyszał dziwne odgłosy. Zainteresowany udał się w ich kierunku. Chciał dotrzeć do miejsca, z którego dochodziły te dźwięki. Gdy próbował odgarnąć zwisające gałęzie płaczowierzby, poczuł coś zimnego. Okazało się, że jest to stare lustro w złotej ramie, od której odchodziły grube promienie. Ponurek nie wiedział, że lustro miało kształt słońca, bo nigdy go nie widział. Przypomniała mu się jednak bajka, którą opowiadała mu na dobranoc mama, kiedy nie mógł zasnąć z powodu smutku. Pamiętał, że przykładała mu dłonie do twarzy i mówiła, że ogrzeją go tak jak promienie słońca oraz zapewnią ciepły, spokojny sen. Tak to na pewno o tym słońcu mówiła mama. Powiedział na głos i bez zastanowienia dotknął tafli lustra. Od razu poczuł przyjemne ciepło i zamknął oczy. Kiedy je otworzył, był już w zupełnie innym miejscu. Rozglądał się dookoła z zachwytem. Dostrzegł kolorową istotę, która wydawała niezwykłe odgłosy. Podszedł bliżej i zauważył śmiechotkę, która z wypiekami na twarzy biegła do serca śmiechogrodu,
w którym rosła radośnica. Była to roślina, której kwiaty wydawały niezwykle słodką woń. Wystarczyło powąchać jeden kwiat, aby przepędzić wszystkie złe myśli, tak rzadko towarzyszące śmiecholutkom. Śmiechotka powąchała największy kwiat radośnicy i od razu zaczęła kichać, co sprawiło, że pozostałe śmiecholutki zaczęły się śmiać. Trzeba wam wiedzieć, że bardzo łatwo rozbawić śmiecholutka, a kiedy już zacznie się śmiać, to trudno mu powstrzymać ten śmiech. Co więcej, kiedy zaczyna się śmiać jeden śmiecholudek, to kolejne momentalnie się zarażają i przestają się cieszyć dopiero wtedy, gdy zaczyna je boleć brzuch. W miejscu takiej niepohamowanej radości wyrastają śmieszki, czyli małe kolorowe kwiatki, które są przysmakiem apsików. Na śmieszkowej łące w mig pojawiły się apsiki, które zjadały ze smakiem kwiatki. Tej niezwykłej scenie przyglądał się z zachwytem Ponurek i mimo woli na jego twarzy pojawił się uśmiech. Smutniak nie wiedział, co to oznacza, ale nagle ogarnęło go przyjemne uczucie, którego nigdy wcześniej nie czuł. Już po chwili zaczął się głośno śmiać i nie mógł się dłużej ukrywać. Śmiechotka podbiegła do niego i podała mu rękę na powitanie, czym wprawiła przybysza w osłupienie. Cześć, jestem Śmiechotka, a ty? Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Ponurek, tak do mnie mówią. Jestem Smutniakiem. Ale super! Śmieszka otworzyła oczy ze zdumienia. To wy istniejecie. Dziadzio Wesołek mówił jednak prawdę, ale heca! Śmiechotka ciągnęła Ponurka za rękaw, lecz ten nie stawiał oporu. Czuł, że czeka go niezwykła przygoda, o której zawsze marzył. Chodź, oprowadzę cię po naszym śmiechogrodzie, a ty mi opowiedz wszystko o krainie, z której pochodzisz. Ponurek był nieco zakłopotany i pierwszy raz nie wiedział, co czuje. Śmiał się i płakał jednocześnie. Kiedy Śmieszka to zauważyła, poprosiła, aby zdjął buty i pospacerował boso po meszku Śmieszku. Gilgotki, które poczuł na stopach, były tak przyjemne, że momentalnie poczuł potrzebę, aby wytarzać się w meszku Śmieszku całym smutniakowym ciałkiem, które nigdy w życiu nie doświadczyło tak przyjemnego uczucia. Ponurek wyśmiał się tak, że aż go rozbolał brzuch, a dookoła wyrosło tyle nowych śmieszków, że apsiki nie nadążały z ich jedzeniem. Nagle jego serce przepełnił ogromny żal, bo zatęsknił za rodzicami. Bardzo chciał, aby mogli poczuć się tak dobrze jak on. Do oczu napłynęły mu łzy. Zwinął się w kulkę i zaczął głośno płakać, a dookoła wyrosło kilka turkusowych płacznic. Śmiechotka była zdumiona zachowaniem smutniaka. Nigdy nie widziała, jak ktoś płacze, ale od razu poczuła zimny dreszcz, a po jej policzku spłynęła łza. Wokół nich zaczęły wyrastać płacznice. Śmiechotka zachwyciła się kwiatami, a gdy dotknęła płatków jednego z nich, jej oczom ukazał się łzokryształ. Ponurek również przyglądał się płacznicom. Ten widok zawsze działał na niego kojąco. Śmiecholutka wzięła ostrożnie jeden łzokryształ do ręki i pozwoliła, aby padły na niego promienie słońca. Kryształek stał się tak gorący, że upuściła go na ziemię. W jednej chwili ze łzokryształu wyrosła maleńka radośnica. Im dłużej roślinę ogrzewało słońce, tym większa się stawała. Ponurek i Śmiechotka patrzyli na to, co się dzieje, z niedowierzaniem. Smutniak od razu pomyślał, że musi tę roślinę sprowadzić do krainy smutku i podzielił się swym marzeniem ze Śmiechotką. Postanowili, że znajdą sposób, aby sprowadzić radość do krainy smutku. Już wiem! Krzyknęła Śmiecholutka. Musimy wysypać łzokryształy w twojej krainie, ale jak zdobędziemy ich tyle, by rozweselić wszystkich mieszkańców? Ja nie potrafię wylać tylu łez. Tak się składa, że mam ich w sakiewce całkiem sporo, odpowiedział Ponurek, klepiąc woreczek. To wspaniale! Śmiechotka aż podskoczyła z radości, po czym jej entuzjazm trochę opadł i dodała. A słońce? Skąd weźmiemy słońce? Mówiłeś, że w waszej krainie nie ma słońca. Nigdy go nie widziałem, to znaczy nigdy do dzisiaj, odpowiedział Ponurek, drapiąc się po głowie. Co masz na myśli? Dopytywała Śmiechotka. Bo dzisiaj dotknąłem lustra, które było ciepłe jak to wasze słońce i miało takie złote promienie jak te tutaj. Trzeba było tak mówić od razu,
Może to lustro zadziała na łzokryształy jak prawdziwe słońce. Ponurek pobiegł do miejsca, w którym wylądował i zaczął w popłochu szukać lustra. Już po chwili oboje stali wpatrzeni w jego tafle. Przyłożyli dłonie do zwierciadła i wylądowali w krainie smutku. Ponurek pośpiesznie wyjął pierwszy łzokryształ, a Śmiechotka skierowała w jego stronę taflę lustra. Nie wydarzyło się nic niezwykłego. Kryształ nie stawał się ciepły. Ponurek rzucił go na ziemię i poczuł, że zaczyna pogrążać się w smutku. Śmiechotka, widząc co się dzieje, postanowiła, że się nie podda. Skierowała taflę lustra w stronę kryształu, a ten zaczął się mienić jak w promieniach prawdziwego słońca, by już po chwili zamienić się w młody krzew radośnicy. Śmiecholutka zachęciła smutniaka, aby powąchał kwiat, który wyrósł na krzaku. I to od razu poprawiło mu humor. Muszę pokazać ten kwiat rodzicom! Wykrzyknął z radością. Proszę, chodź ze mną, bo nikt mi nie uwierzy w to, co się stało. Już po chwili szli smutnymi ulicami. Ponurek rozrzucał to tu, to tam łzokryształy, a Śmiechotka kierowała na nie tafle słonecznego lustra. Zanim dotarli do domu Ponurka, kilku smutniaków zwabionych zapachem pięknych kwiatów podchodziło do nich, a na ich twarzach pojawiał się szczery uśmiech. Kiedy napotykali inne uśmiechnięte smutniaki, witali się radośnie jak nigdy dotąd. Gdy Ponurek wrócił do domu, zastał rodziców pogrążonych w ogromnym smutku. Siedzieli w ogródku zapłakani, a wokół nich rosło mnóstwo płacznic. Ponurek wiedział, że to jego zniknięcie wywołało tę rozpacz. Postanowił, że nie będzie wyjaśniał, gdzie był, bo i tak rodzice nigdy by mu nie uwierzyli. Wysypał więc resztę łzokryształków z sakiewki, a Śmiechotka skierowała na nie słoneczne lustro. Gdy tylko pojawił się pierwszy kwiatek radośnicy, Ponurek zerwał go i podszedł do rodziców. Poprosił, aby powąchali kwiat. Rodzice Ponurka nie przestali płakać. Jednak te łzy były inne niż zwykle. To były łzy szczęścia. Oboje mocno przytulili małego smutniaka i uczucie to było jeszcze przyjemniejsze niż tarzanie się w meszku śmieszku. Wokół domu Ponurka zaczęły się gromadzić uśmiechnięte smutniaki, co sprawiło, że Śmiechotce napłynęły do oczu łzy wzruszenia. Nie powstrzymywała ich, ponieważ uwielbiała patrzeć, jak wokół niej rosną zjawiskowe płacznice. Przyjaźń Ponurka i Śmiechotki rozkwitała. Postanowili, że odgrodzą przejście między Śmiechogrodem i Smutnogrodem. Mieszkańcy obu krain często spacerowali po Śmiechogrodzie, gdy chcieli wprawić się w dobry humor, a czasem spędzali czas w samotności w Smutnogrodzie, gdy potrzebowali pogodzić się ze stratą lub gdy chcieli, aby wraz ze łzami wypłynął z nich smutek. Smutniaki polubiły zabawy z apsikami, a śmiecholutki uwielbiały patrzeć na płacznice, które wyrastały w Smutnogrodzie. Mieszkańcy obu krain czuli, że są sobie potrzebni. Śmiecholutki rozbawiały strapione smutniaki, opowiadając zabawne historie. Z kolei mieszkańcy krainy smutku wspierali śmiecholutki, gdy te doświadczyły czegoś nieprzyjemnego i chciały się wypłakać. Nikt tak jak smutniak nie potrafił słuchać i pocieszać. Ponurek i Śmieszka postanowili, że będą przyjaciółmi na dobre i na złe. Chcieli się razem bawić i śmiać. Wiedzieli też, że mogą sobie pomóc w trudnych chwilach i płakać w swoim towarzystwie do woli. Z biegiem czasu, gdy śmiech zaczął wypełniać krainę smutku, zmiany stały się widoczne nie tylko w zachowaniu jej mieszkańców, ale także w naturze. Rośliny zaczęły rozkwitać w pełnej krasie, przybierając żywe kolory, które wcześniej były nieznane w tej ponurej krainie. Co więcej, stało się zauważalne, że deszcz przestawał padać z taką częstotliwością, a słońce coraz śmielej przebijało się przez chmury. Śmiecholutki opowiadały sąsiadom, że w życiu warto szukać powodów do radości, natomiast mieszkańcy krainy smutku nauczyli śmiecholutki, że są chwile, gdy należy okazać współczucie i zrozumienie dla smutku innych. Mieszkańcy Śmiecholandii i krainy smutku żyli w harmonii, dzieląc się radościami i troskami. Uczyli się od siebie, jak ważna jest równowaga między śmiechem a powagą, bo życie składa się z obu tych emocji. I tak, żyjąc razem, zrozumieli, że prawdziwa przyjaźń i szczęście rodzą się z akceptacji wszystkich uczuć.
Musicie bowiem wiedzieć, że i śmiech, i łzy mają moc uzdrawiania. Ważne jest jednak, aby zachować umiar w płaczu i w śmiechu.